Ten tekst nie powstał teraz, powstał kilkanaście lat temu, ale jakoś mi się tak skojarzył z tą sytuacją, szczególnie sytuacja zwierząt, która mnie bardzo i chyba nie tylko mnie, wszystkich chyba nas urzeka, że oni potrafią iść z tymi psami, kotami na rękach. To jest po prostu... mają kosze ze zwierzętami. Szczury i tak. Wszystkie inne. Ale biedne te, które tam zostały same. Bo to jak nie znajdą opieki, to jest... Ja do swojego domu zapraszałam właśnie Olgę Kis, żeby w razie czego przyjeżdżała, bo mam wolny pokój i możemy mieszkać. Ona mówi, to mi chora mama, dwa psy, dwa koty. Ja mówię, zabieraj cały ten majątek i przyjeżdżaj. Chociaż sama nie mam w domu psa, bo mi się to wydaje trudne w mieście. Jest wiersz, nosi tytuł Psy. Wy psy jesteście moją nadzieją. Na was nakładać będę błogosławiące dłonie spojrzeń. Z wami zaafirmuję mordę, nie gębę. W wasze oczy jedyne bezpodstępne spowiadam się spacerowo. Nie wypływacie na głębie, nie bronicie jak każdy nikt swojego Westerplatte. Między wami siądę bez pański i podam łapę futrzanej alegorii wierności. Dziękujemy. Czytał Paweł Długosz. Oczywiście dla rozmów z poezją. Czytamy dla Ukrainy.